Witaj, Rzymyszki z Eastern Travel w pierwszym odcinku z Hardman 4 na modyfikacji Brighton Fall jako Kalisja. Tak, wyszła nowa aktualizacja do moda, że tak powiem, nawet czekałem na nią. I tak, no, jeżeli chodzi o sam mod, no to już raz w niego grałem i nawet ciekawie jest. Wydaje mi się, że najciekawsze w tym samym modzie jest oczywiście historia, tylko że niestety, ale zawsze mam problem z modami, które nie są po polsku, dlatego że czas na tłumaczenie trochę długo zajmuje, więc czytanie eventów naprawdę nie jest najważniejszą częścią gry i no niestety, ale tutaj tak samo jak w poprzedniej serii, to tutaj też nie będę zbytnio czytać eventów. Chociaż wiem, że tutaj nie lubię aż tak bardzo pokazywać, co będzie w przyszłości, żeby pokazywać w opcjach. Dlatego też będę musiał się bardziej skupiać, kiedy będą do wyboru. Więc tak, gramy jako Kalisja, czyli no, można się zorientować trochę po fladze, po nazwie, czyli frakcją, która nawiązuje do Imperium Rzymskiego. Tak, nikt się nie mógłby z tym zorientować. Więc jeżeli chodzi o to, co w głównej mierze w tym modzie się robi, ponieważ to nie jest tak, że to jest coś, jak to powiedzieć, coś nieoczywistego, w tym modzie po prostu jednoczymy Polskę. Więc tutaj, tak jak w poprzedniej serii, ta seria po prostu będzie miała tą różnicę, że będziemy jednoczyć jako ci, zobaczymy, co się podzieje. No i w sumie tyle. Moty, które mają ten sam cel dla każdego państwa po pewnym czasie, nie są aż tak bardzo interesujące. Na przykład prowadziłem serię z Polski na Kaiserreduksie, po czym przestałem zbytnio, dlatego że każda seria była to tym samym. Nie było nic ciekawego. I w sumie, jeżeli nie ma nic ciekawego, no to nie będę tego ciągnąć. W takim razie zaczynam. Tutaj chyba żadnego eventu nie było. Więc tak, tutaj jak sam mówiłem, tutaj jest bardzo dużo tekstu. Mogę tylko powiedzieć, trzymajcie palce na właśnie na przycisku stop, dlatego że ja nie będę tego czytać, a ogólnie zazwyczaj to jest też takie lanie wody, więc aż się dziwię, że aż tak dużo się robi, żeby tak lać wodę w modach. Ja aż tak bardzo nie lubię. Lubię, żeby po prostu był jednak gameplay. Więc tutaj jest jakiś dialog. Tutaj jest na temat trochę historii, na temat obecnych wydarzeń. Oczywiście, jak mówiłem, nie będę zbytnio się tym interesować. Dopiero jak coś się bardziej poważniejszego pojawi, to wtedy może przeczytam, ale tak, to póki co to są takie eventy, żeby nieco napisać historię, ale w głównej mierze kończy się na tym, że jest ten jeden event, który wszystko podsumowuje. Dobra. Tutaj chyba oba musimy zrobić. Więc teraz mamy problemy w Sejmie. No, znaczy się w Sejmie, w Senacie. I mamy oczywiście tutaj jakoś to rozwiązać. Ten mod, jak mówię, ten mod, jeżeli chodzi o takie momenty, to nie będzie jakiś mega najciekawszy, ale wygląda na to, że mamy już jakąś mechanikę popularności, ale nie widzę, gdzie ją możemy zobaczyć. Nie cierpię, kiedy ktoś dodaje customowe GUI w miejscu, gdzie normalnie bym nie patrzył. Zastanawiam się. A pójdziemy w taką autokrację totalną. Kto by chciał słuchać ludu? Chyba że chodzi o popularność tego? Nie, to nie jest tego. Dobra. Więc oprócz tego, że ja po prostu nie czuję się jakoś najbardziej
nie to, że zainteresowany, najbardziej żeby opowiedzieć o tej historii, dlatego że historia w głównej mierze polega na tym, że o, okej, okay, my chcieliśmy tych, że historia polega na tym, że o, Imperium Rzymskie, hahaha. No, więc nie będzie jakoś mega, wydaje mi się, że mega dużo nawiązań do jakichkolwiek takich z Polską związanych rzeczy, przez co po prostu czuję się taki dosyć skołowany na właśnie jak to teraz gram. Dlatego czekam bardziej na momenty, kiedy już będzie taki możliwość zrobienia. Okej. Okay. Zrobienia czegoś bardziej poważniejszego. Czy mogę wyłączyć? Nie mogę wyłączyć tego. Nie cierpię, kiedy mam włączone ciągle jakieś decyzje. Wtedy nie wiem, kiedy naprawdę przyjdzie coś poważniejszego. Okej. Okay. Ogólnie byśmy zobaczyli, co to za generał nam przyszedł, bo aż tak bardzo byłem zaangażowany w ten. Dobra, mamy już coś z kolorem. Zazwyczaj, kiedy coś jest kolorowego, to znaczy, że jest dla nas ważne. Więc my chcemy iść w Optimatus Bill. Okej, czyli jakaś ustawa taka związana z prawem. Okej, dobra, mamy już jakąś kolejną mechanikę. Mamy oczywiście Sejm. Tak, dodali przycisk do wyłączania dźwięku. To było jedno z rzeczy, które ostatnio pisałem do nich, żeby zrobili. Oni też już mieli to w planach, więc to nie było jakoś takiego, że to o, ja to zrobiłem w ogóle. Nie, oni to już mieli w planach, ale przynajmniej wiem, że to wreszcie działa. Bo po prostu nagrywanie z włączonym dźwiękiem powoduje to, że tutaj się rozpoczyna chyba jakaś wojna domowa. Nie. Czy wy się tutaj bijecie z tym? Nie. No bo nawet jeżeli to nie jest, nie są te flagi. Okej. Okay. Więc kontynuujmy. No jak na razie, jak sami widzicie, nie mamy żadnych decyzji. Po prostu klikamy. Ta. Początek gry, gdzie nie ma się żadnych decyzji, jest znakomitym początkiem. O i kontynuując o tym parlamencie, mechanice. Więc ja teraz ze znajomym pracujemy nad innym modem. I on bardzo chce tą mechanikę, tylko jest taki jeden problem, że ja kiedyś ją robiłem. I to nie działa tak, że jak się doda parlament, to wtedy gameplay będzie ciekawszy, tylko jak się doda parlament, to gameplay będzie po prostu inny. No. O! Dobra. Można kliknąć, dobra. To jest zmiana. Okej. Okay. Wygląda na to, że mamy rewolucję. Tak, jedna z osób się zbuntowała. Na szczęście nie ma jakiegoś większej zmiany. Dobra. Podała mi się ta ikonka ta z tymi Simsami. Okej, okay, więc my chcemy wesprzeć tych i szczerze nie wiem kogo innego. Okej. Okay. Favor selected faction over the other factions. To chyba tak. Imperator. A to jest chyba imperator. Chyba nie powinniśmy zmniejszać imperatorowi. Tutaj chyba też nie. To jest jakoś nie idzie.
Czy ten imperator coś ma? Dobra. Na razie patrzę, jak to działa. Ten to w ogóle nie ma sensu. Jak tutaj Gravitas? Czyli Gravitas to jest jakby ich punkty? Muszę się bardziej zorientować, na czym to polega. To już szachy 5D próbują robić. Tego nie chcemy. Więc minus 25. Tutaj jest imperator co 30 do... Dobra, więc może to damy. Mają lojalność. A może chodzi o to, że musimy, żeby byli przynajmniej lojalni, ale tym zabierać tego Gravitas. Dobra, tutaj to już mamy to. Więc tego już nie chcemy. Więc chcemy zabierać im Gravitas. Dziwnie brzmi, jak mówimy Gravitas, ale chodzi o to, że chyba musimy im zabierać punkty. No zawsze jest fajnie, żeby sobie kupić, ale zostało nam mało tego. No więc to też zróbmy. Trzeba by było tych coś porobić, żeby lojalność im zwiększyć. Ok. Tutaj to tylko Gravitas nam daje co 90 dni, więc. Więc raczej nie ma różnicy. Ok. Z jej to spada? A to może z celu narodowego. Okej. Dobra, chcę to wyłączyć. Okej. Mamy status quo. I co teraz? Teraz w sumie możemy tylko jedynie tutaj porobić. Więc legiony. Tutaj mamy Weekly Manpower, ale to nie jest jakieś takie, żebyśmy się tym teraz zajęli. Tutaj trochę zabierze temu, ale... Chyba nie musimy się martwić o to, jeżeli będzie mieć 0. Więc możemy tak porobić. A tutaj... Tak, tak to wygląda, kiedy jest mechanika, która nie można kilka kliknąć i jest koniec. Okej. Dobra, dobra. The first contact. Tak, eurokomisariaty upadają i my teraz możemy zaatakować od tych. Okej, to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, co atakujemy. Byśmy przynajmniej mogli wiedzieć, gdzie wystawić nasze jednostki. Dobra, 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 poczekajcie chwilę. Okej, już. Teraz tylko przejdziemy. Więc until we reconquer all of Kalish. Aha, czyli teraz Sejm będzie już jest zamknięty Senat. Ciągle mówię Sejm. Dobra, w takim razie... W takim razie możemy rozpocząć. No, przynajmniej coś mamy bardziej późniejszego, tylko już ta mechanika. No, nie będzie. Będzie to jedna z tych moich denerwujących. Okej. Organizację weźmiemy na pewno. To się na pewno nam przyda bardziej. I nasze dywizje, oprócz tego, że jest ich mało. Poczekajcie, czy mamy... Tak, mamy przynajmniej jedną dywizję w zapasie. O, przynajmniej... mają własne voice line'y. No nie wierzę.
Okej. O, no. Zapomniałem, że oni istnieją. Raczej teraz w sumie prowadzimy wojnę z nimi, ale wojna to jest mało powiedziane. Bardziej to jest polega na tym, że oni chyba mają tylko jedną voice line. Okej. Tak, mają jeden voice line i to jest wkurzające. O, wreszcie coś nowego. Okej. Szukam. Nie wiem dlaczego się. Przed chwilą tylko te same były. Ale przynajmniej teraz możemy już trochę pocisnąć. A więc teraz wężyki. O, koniec. Dobra, wojna się zakończyła. Jest super, jest nowa część drzewka. Ok. Więc. Zrobimy dalej. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj możemy dalej budowę robić. My chyba już zbytnio tutaj nic nie porobimy, więc możemy wrócić. Odbiliśmy większość tego terytorium, więc nie jest aż tak źle. Z kim tam będziemy walczyć? A, z tymi. Zapomniałem, że oni zostali dodani. Ale na razie są tamci zamknięci, więc senat jest zamknięty, więc na razie nic nie zrobimy. Musimy go tam. Musimy najpierw odbić te terytoria i wtedy dopiero się przejdziemy dalej. Dobra. Znakomita muzyka. To jest jedna z tych melodii, która byłaby fajna, kiedy nie byłoby wojny, ale zazwyczaj jest wojna w grze, więc. Więc aż to nie jest jakieś jaka. Takie pocieszenie. Okej. Więc czekamy. Czekajcie, dlaczego mam unmute to włączone? No właśnie. O, arka. Tak, uwielbiam to. Mamy w ogóle fabryki, zapomniałem. Więc musimy jeszcze trochę poczekać. Tutaj kogo mamy? Army moralne to nie jest jakieś takie. Army offense to jest. Wydaje się ok. Okej, więc czas na dalszy. Przynajmniej Polska już się rozbiła na wszystkie te małe części. No niestety 30 tysięcy Polaków umarło. Się to będzie tylko zwiększało. Nie, jak to wygląda nasza budowa, bo ja włączyłem budowę kopalni, a później elektrowni na tym. Więc. Powinno być ok. Tutaj wyzwoliliśmy jakiś mały region. To się przyda. Będę musiał brać dywizję z tych regionów. Na pewno będą dla nas bardzo przydatne. Tylko pytanie jest, czy ten to ma kora na tym, czy to jest minor faction. Aha, czyli to jest po prostu. A, i on w ogóle nic nie może robić, bo jest małą frakcją. Ok, możemy wreszcie tutaj coś porobić, bo mam mnóstwo tych powiadomień. Ok. O, ma się los. Aaa. To jest ich core, więc to nie jest jakiś problem, żeby brać od nich dywizji. Tak naprawdę to będzie bardziej polegało na tym, że będziemy brać, kiedy to jest naprawdę ważne. Okay. Dlatego nie lubię przez Enter to robić, bo później wiecie, no można coś przyklikać, właśnie coś przyklikałem. Okej, okay. Mamy już dosyć dużo idei.
Trzeba będzie coś z tymi legionami porobić. No jak na razie nie ma nic, nie mogę nic z nimi robić. O, maść los, właśnie o tym mówię. To jest po prostu symulator ciągłej komunikacji. Okej. Chyba jak zrobię ten cel narodowy. Okej. Ten cel narodowy to myślę, że będę kończyć. Mamy teraz 100 do zrobienia. Będziemy musieli... chyba teraz się nam uda przyjąć władzę. Znaczy się przyjąć władzę, że wreszcie te senat się nieco porobi. Ale zobaczmy. Chyba więcej już się nie da zrobić. Dobra. Więc tyle było z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. Był z wami Traol. No to cześć!